Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu KLL. Te uchwały to może ja najpierw. Dobrze, myślę, że bardzo bym prosił, żeby tak, jak pan będzie referował te uchwały, rozpatrywać pojedynczo, ale ja je objaśnię, myślę, że łącznie, bo to wymaga łącznego. KLL. Bardzo bym prosił po kolei pierwszą uchwałę K w sprawie realizacji zadań priorytetowych. Myślę, że tak, powiem tak, z czego ta kwota wynika, bo na pewno będą pytania, dlaczego 30 tysięcy z rezerwy rozdysponowuje się na jedno osiedle. W sumie ta kwota będzie rozdysponowana 50 tysięcy na dwa osiedla, czyli Bieżanów i Kotówek. Wyniknie to z następnych uchwał K i L, w której zwracamy te środki na Kotówek z osiedla Nowy Bieżanów. To myślę, że wszyscy Państwo pamiętacie, z dniu 9 października, kiedy szukaliśmy oszczędności w wysokości 87 tysięcy, dwa osiedla, osiedle Bieżanów i osiedle Kotówek zrezygnowało wtedy z dwóch zadań po 25 tysięcy. Kiedy była mowa, że jeżeli czy to Rada, czy Prezydent zwróci te środki do Urzędu, będziemy starać się uwzględnić to, kto w jakich osiedli były zabierane. Były to osiedla zabierane, osiedle Nowy Bieżanów zmniejszenie z 36 do 11 tysięcy, osiedle Kotówek zmniejszenie z 36 do 11 tysięcy. I teraz no, chciałbym, żeby te środki wróciły zgodnie z przeznaczeniem na te wyżej wymienione osiedla. W uchwale następnej, żeby myślę uprzedzić pytania, są te przesunięcia w ramach zadań powierzonych. Było to uzgadniane z poszczególnymi osobami z osiedla. Jest to po prostu tylko przeniesienie środków w ramach zadań priorytetowych, a te osiedla dostają w ramach zadań powierzonych na wyżej wymienione zadania środki. Suma summarum, w poszczególnych osiedlach nie zmienia się wysokość środków finansowych, zmienia się zakres rzeczowy zadania w osiedlu Nowy Bieżanów, ze względu, że jest rezygnacja z remontu no, części dróg na rzecz placówek oświatowych. I te trzy uchwały są, myślę, w miarę pewnie wyjaśniają. Mam też pytania do uchwały numer K. Czy te środki, które wróciły z miasta, one mają wskazanie, że wróciły z tych zadań? Już odpowiem panu. Wróciły środki z rezerwowych, które żeśmy obcinali. Już odpowiem panu. Nie ma z których zadań. Już odpowiem panu. Obcięliśmy 87 tysięcy środków i taka była mowa. Wróciło 60 tysięcy. 87 czy 84? Już powiem Państwu, ile powiedzieli. 84 tysiące zostały obcięte. Wróciło 60 tysięcy, więc w dalszym ciągu można powiedzieć, bo zostało obcięte gdzieś, musi zostać 24. Z tych dwóch osiedli zostało obcięte 50 tysięcy i była mowa, że jeżeli wrócą, one wrócą na te osiedla. Większość radnych wtedy, mówię, kiedy były możliwości szukania oszczędności, była taka propozycja, że jakoś to będzie w ramach. To wynikuje dlatego, że od nas komisji zostało zabrane 10 tysięcy złotych. Ale to nie tylko od pana komisji. Ale ja mówię po prostu, bo tak, panie przewodniczący, taką samą postawę mógłbym zaprezentować jak pan w tej chwili do tych 50 tysięcy.
Ja powiem panu tak, pan Medwiedzik, zwraca mi uwagę, że ja panu podesłał, teraz pan mi przez słowo, ale to zostawmy. Pan Medwiedzik zwraca mi uwagę, że ja panu podesłał, teraz pan mi przez słowo. Więc myślę, że będziemy się wzajemnie szanować. Więc odpowiadam panu. Zgadza się, ale to była decyzja rady i mówię, bo tym mam nadzieję, że wrócą to na te osiedla. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Ja jeszcze, jeżeli mogę. Panie przewodniczący, taka była dżentelmeńska umowa między paniami i panami radnymi, że jak te środki otrzymamy z powrotem, mieliśmy nadzieję, że w 100%, zostaną z powrotem na osiedla czy na zadania, a nie tylko osiedla, na zadania przeznaczone. Wróciła kwota pomniejszona o 25 tysięcy. Grupa radnych próbuje, mimo to, że wróciła kwota mniejsza, rozdysponować pełną kwotę. Nie pełną. Bo wróciło 60 tysięcy, próbuje rozdysponować 50. Ale swoich zadań nie ma. Ale nie ma się proporcji. Wróciła kwota niepełna, a rozdysponowujemy kwotę pełną. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że znaczy, nie, rozdysponowujemy kwotę pełną z osiedli. Natomiast pozostałych zadań zostawiamy tą kwotę 10 tysięcy, która może być tak. Rozdysponowujemy pełną kwotę z tych zadań. Z tych zadań osiedli. No bo taka była też umowa, że wróci pełna kwota na osiedli. Jeżeli była będzie... umowa, ale była umowa, że wróci do nas pełna kwota z miasta. Ale pytam, dlaczego teraz Bieżanów i Kozłówek mają być pokrzywdzone kwotem innego osiedli? Panie przewodniczący, ja nie chcę mówić o krzywdzie. Ja chcę mówić o tym, że bronić stanowiska na przykład w mojej komisji, podobnie jak pan Marek swoje jest. W mojej komisji zabrano 10 tysięcy złotych na badania profilaktyczne dla osób starszych, tak? I ja oczekuję, że dostanę 10 tysięcy na ten rok, a nie 6, bo wyjdzie z rachunku, prawda? Dużo powiem. Nie. Już pan odpowiem. Ja rozumiem pana uwagi, natomiast powiem tak. Był podział środków finansowych na osiedla. Była mowa, że jeżeli żadne osiedle nie zrezygnuje. Nie zrezygnowało. Zrezygnowały. Dwa osiedla zrezygnowały po 25 tysięcy. Że środki wrócą na te osiedla. I środki powinny wrócić w pełni, natomiast oczywiście pozostała kwota 10 tysięcy powinna być do dyspozycji w tym momencie komisji proporcjonalnie, bo to wydaje się, że bardzo sprawiedliwe. Chyba, że uważamy, że ten podział, który jest wokół 50 tysięcy jest niesprawiedliwy, to każde osiedle niech odda po 3 tysiące czy 2 i wtedy będzie. Proszę bardzo, pan. Panie przewodniczący, znaczy tak, zostały jeszcze 10 tysięcy z tego zwrotu, tak? Z tego zwrotu, tak. Nie ze zwrotu. Ma 10 tysięcy, tu komisja będzie 10 i komu te 10 tysięcy? Znaczy nie, ja nie powiedziałem, komu to przypada. Możemy proporcjonalnie. Proszę bardzo, pan Marek Lerowi. Chciałbym zrozumieć, jak tutaj pan reaguje do kolejnych uchwał, bo tak omawiamy to szeroko tym razem. Czyli te 50 tysięcy wraca na szkołę podstawową 24. 24 jest przeznaczone w całości, ale tak. Z tego. 25 wraca na parking na Kozłówce. 50 tysięcy, czyli 25 z Kozłówka, tak? I 25 z Bieżanowa. Tak. Jest przeznaczane, Kozłówek dodaje swoje 25 na Bieżanów i Bieżanów swoje 25 zostawia u siebie. Tak. Kozłówek sobie dodaje 36, bo dodaje jeszcze 11 tysięcy, tak. Z tych, które zostało. Tak, przechodzę do na kolejne uchwały, który również rezygnuje się z priorytetów. Modernizacja na osiedlu Kozłówku 11 tysięcy, tak, czyli 36 daje. Wcześniejszy, tak jak była mowa, 25 Bieżanów i 36 przechodzi z Rżonki. Rżonka definiuje również tych priorytetów. W kolejnej uchwale mamy, że przesuwa się środki finansowe w wysokości 72 tysięcy. Dofinansowanie remontu chodników w Rżonka. Na dofinansowanie i na dofinansowanie na Kozłówku, czyli tak. Oddaję, że tak powiem sobie Kozłówek, Rżonka, priorytety, ale w zamian od razu dostałem na to miejsce zadań powierzonych 72 tysiące. Nowego Bieżanowa, tak. Chciałbym zobaczyć tę uchwałę, niższym przejmującą tą z 20 listopada, wysokość 72 tysięcy na Kozłów, na Bieżanowie Rżonka. 172, nie. Z tych 172 tysiące. A ja będzie można prosić? Nie, zaraz. Jest uchwała 172 tysiące? Tak. I to jest wraca tylko w ramach osiedli wymiana. I zostaje na tym. Na Bieżanowie 100 tysięcy. 100 tysięcy. Dokładnie. Czy
Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Nie widzę, wobec powyższego głosujemy całą uchwałę. Kto jest za przyjęciem? Tutaj jeszcze jak można było, tutaj punkt L. Jest modernizacja parkingów osiedli na podwózce 357, a to jest okulna 357. A jak jest na podwózce? Przepraszam bardzo, to jest mój błąd w przepisywaniu. Okulna 357, tak? Bardzo, ale to nie, to najpierw to będziemy na tej uchwale. Najpierw głosujemy uchwałę H o 50 tysiącach, to będziemy po kolei uchwałę. Głosujemy uchwałę tą o 50 tysiącach. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały.